A my, proszę Państwa, już witamy na naszej antenie doktora Jerzego Targalskiego. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Panie doktorze, jak Pan przewiduje, czy powstanie nowa partia Donalda Trumpa? Według sondażu okazuje się, że gdyby były prezydent Donald Trump stał się liderem takiego ugrupowania, to większość, prawie połowa republikanów porzuciłaby swoją partię i dołączyła do tego ugrupowania. I też to pokazuje, że impeachment, któremu miał być poddany prezydent Donald Trump, go wzmocnił. Ta cała sytuacja wokół impeachmentu, a nie osłabiła Donalda Trumpa. To znaczy, nowa partia już jest, została założona, ale patrioci, ale do tej partii Trump nie przystąpił, dlatego że główna rozgrywka polega nie na tym, żeby założyć nową partię, jak sama pani mówi, to jest ponad 50% zwolenników republikanów, tylko żeby przejąć partię republikańską. Wtedy będzie ich o wiele więcej. I temu będzie między innymi służyła konferencja w Orlando w sobotę. W sobotę rozpoczyna się doroczna konferencja konserwatystów w Stanach Zjednoczonych i według planu Trumpa, on tam ma wygłosić swoje generalne, powiedzmy, przemówienie i nakreślić generalną linię działania przed wyborami w 2022 roku, to jego plan zakłada, że jemu uda się przejąć partię republikańską, a to w praktyce by oznaczało tyle, że każdy, kto dostanie inwestyturę partii republikańskiej, czyli będzie z ramienia partii republikańskiej jakby zatwierdzony jako kandydat w wyborach, musi wcześniej uzyskać zgodę Trumpa. Czyli jemu chodzi o to, żeby przejąć właśnie kontrolę, żeby nie było takiej sytuacji jak w Senacie i Izbie Reprezentantów, że w Izbie Reprezentantów 10, a w Senacie 7 deputowanych głosowało razem z demokratami przeciwko Trumpowi. No i tutaj się szykuje rozgrywka z McConnellem, senatorem, który był przywódcą tej grupy republikańskiej, antytrumpowskiej, tak to nazwijmy. Sam McConnell był kiedyś zwolennikiem Trumpa, ale jak to w polityce, gdzie oczywiście zawsze decydują prywata i interes osobisty, pokłócili się, ma jakąś zadrę do Trumpa, to nie trudno biorąc pod uwagę charakter Trumpa, i zaczął Trumpa w partii republikańskiej zwalczać. Więc teraz sprawa najważniejsza, to czy uda się Trumpowi przejąć partię republikańską, mając na uwadze, no, w perspektywie te wybory 2022 roku, części posłów Izby Reprezentantów i tam umieścić swoich kandydatów, ile ci kandydaci otrzymają głosu, czy oni pokonają kandydatów demokratycznych. Panie doktorze, w tej chwili sytuacja jest dość poważna, jeżeli chodzi o, nawet bardzo poważna, jeżeli chodzi o pandemię. Wpływa to również na działanie mediów społecznościowych. Jak pan myśli, czy kto wygra w tym starciu, rządy czy media społecznościowe, czy Facebook na przykład? Mamy ostatnie wydarzenia w Australii. W tej chwili widać na to, że z jednej strony Facebook się usiłuje dostosować, a władze australijskie idą na pewne ustępstwa. Jak się rozstrzygnie ta sprawa, ten konflikt pomiędzy dominacją mediów społecznościowych a konkretnymi rządami? Jak pan to ocenia? Ja bym tego nie nazywał walką między mediami społecznościowymi a rządami, tylko między korporacjami międzynarodowymi a rządami. Po prostu sytuacja jest taka, że albo rządy pokonają korporacje międzynarodowe, tak ogromne jak Facebook, albo staną się po prostu wasalami tych korporacji, zamienią się wyłącznie w taki instrument oddziaływania owych korporacji, w zabawkę w rękach korporacji. Więc to jest bardzo poważna sprawa, bo tak naprawdę kryzys demokracji, to, że demokracja jest w obecnym stanie niemożliwa, nie może funkcjonować, wynika z tego, że
część korporacji, znaczy, że te korporacje międzynarodowe są tak potężne, że mają budżety większe niż budżet państwa, mogą przykuwywać polityków dowolnie i, albo wymuszać ich posłuszeństwo, że po prostu państwo przestaje być suwerenne. I nie ma innego wyjścia, jak wydać wojnę z tym korporacjom i je pokonać. No chyba, że się rządy zadowolą statusem właśnie wasali takich marionetek, tak? Czyli albo marionetka w rękach korporacji, albo trzeba korporacje przywołać do porządku. Panie doktorze, ale kto wygra w tej wojnie, pana zdaniem? Bo to już w tej chwili jest wojna i to dosyć... Gdzie? To zależy gdzie. Są rządy, które są słabe i które zamieniają się w marionetki i są rządy, które stawią opór i korporacje podporządkują sobie. To nie ma jednej odpowiedzi dla wszystkich. Zmieniamy temat, przenosimy się do Birmy. Tam coraz więcej jest w tej chwili, coraz ostrzejsze działania. I jak się będzie rozwijał ten konflikt, pana zdaniem? I czy jest w ogóle szansa na to, żeby on szybko się zakończył? No, myślę, że to zależy dużo od Chin. Chiny chciałyby, żeby ten konflikt się zakończył, bo to nie sprzyja interesom chińskim. Birma jest takim oknem na świat Chin, na Zatokę Bengalską, a poza tym na Ocean Indyjski, drugim po Pakistanie. I Chiny już odgrywały rolę mediatora, ale czy to się uda do końca, to trudno mi w tej chwili powiedzieć, dlatego że w Birmie jest to kilka konfliktów, które się na siebie nakładają. To są konflikty etniczne, które rozrywają to państwo. To jest konflikt między wojskowymi a cywilami. To jest konflikt między głównym narodem, czyli Bamarami, albo Mami i wojskiem, a Rohingya z drugiej strony. Także jak to się skończy, to nie wiadomo. Na razie jest to, co się zaostrza. Są demonstracje na to, że rządy wojskowych odpowiadają represjami i sytuacja eskaluje. Bez wtrącenia czynnika zewnętrznego wojsko po prostu stłumi te demonstracje, tak? Bo kiedy wojsko przegrywa? No wtedy, kiedy czynnik zewnętrzny się wtrąca i mówi: uspokójcie się, bo ze względu na stabilizację międzynarodową nam zależy, żeby tu był spokój, tak? I wojsko nie może zastosować wszystkich metod. Jeszcze wrócimy do Stanów Zjednoczonych, bo okazuje się, ciekawostka, proszę państwa, miały być zamknięte lodowiska Donalda Trumpa w Nowym Jorku i okazuje się, że łyżwiarze się sprzeciwili i zaapelowali amatorzy łyżwiarstwa do władz Nowego Jorku, żeby tego nie robić, i tutaj społeczeństwo zadecydowało. To jest też ciekawe zjawisko, prawda, żeby wszystkie przedsięwzięcia, w których ma udziały i pieniądze Donald Trump, zostały zlikwidowane, ale okazuje się, że nie uda się to tak łatwo. Jak pan to, panie doktorze, skomentuje? Mamy... Demokraci uderzają w Trumpa. W tej chwili, skoro to uderzenie propagandowe się nie udało, uderzają ekonomicznie, dlatego że kontrolują finansowe jego przedsiębiorstwa, no starają się doprowadzić do jego bankructwa, co najmniej do ograniczenia możliwości finansowych, więc... Tutaj się okazało, że obywatele powiedzieli nie, że chcą korzystać. Nie, usiłuje stworzyć specjalną komisję w Izbie Reprezentantów, która będzie w dalszym ciągu sądziła Trumpa, czyli ten cykl cały propagandowy będzie kontynuowany. W tej chwili sprawdzane są podatki Trumpa. Na pewno coś wymyślą, żeby uderzyć w niego finansowo, bo zniszczenie finansowe Trumpa znaczy ograniczenie jego możliwości, a w zasadzie zniszczenie jego możliwości politycznych. I będziemy, proszę państwa, na pewno wracać już za tydzień. Porozmawiamy o konferencji konserwatystów w Stanach Zjednoczonych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był pan dr Jerzy Targalski.